Dobra, no lecimy. No cześć. Dzisiaj będziemy robili potrawę naszych czasów. Żadne dijonki, trufle, Don Perignonki, steki ani sushi. Dzisiaj będziemy robili zestaw każdego Polaka. Coś, co niebawem będziecie mogli jeść, smakować i kosztować. A dlaczego niebawem? Ponieważ jeśli inflacja tak jak Hanka Mostowiak w kartony... To już niebawem na twoim stole zestaw. Nie maty, ale zestaw Matiego. Miska ryżu i woda z kranu przyprawiona sokiem z cebuli. Zapraszam do odcinka. Do produkcji naszego przepisu potrzebujemy około pół szklanki ryżu. Ryż dajcie jaki chcecie, pamiętajcie tylko, że ryż trzykrotnie zwiększy swoją objętość. My dzisiaj mamy bardzo dużo czasu na gotowanie tego ryżu, ponieważ zaoszczędziliśmy czas na stacji benzynowej. Po prostu tankowaliśmy dużo krócej aniżeli zwykle. Także ryż będziemy pukać. Wsypujemy do garnka, zalejemy go trzykrotnością wody i będziemy gotowali. W tym czasie będziemy chcieli się czuć luksusowo, także przejdziemy się na stację benzynową i zobaczymy to, na co nas nie stać, jak to wszystko wygląda. Bardzo ważne jest, żeby woda, która wychodzi z ryżu, była w miarę klarowna. To będzie znak tego, że ryż jest odpowiednio przepłukany. Ja puszczę go zimną wodą, a tak właściwie tego się na tym za bardzo nie zastanawiam. Siedzi. Teraz wlejmy trzykrotność objętości ryżu. Raz, dwa, trzy. Ryż solimy. Ryż jest przepłukany, ossolony i teraz go będziemy podgrzewać. W naszej skali 1 do 10 temperaturowej dajemy mu tyle, ile wyrośnie inflacja na koniec roku. Będzie to około 8%. My czekamy około 20 minut, aż nasz ryż się zagotuje. Pamiętajcie, nie mieszajcie za bardzo ryżu w trakcie gotowania, bo osłonki ryżu się zetrą, a jak się zetrą, to wam powstaje taka glajda. To dlaczego jedliście taką glajdę w dzieciństwie z ryżu, taką ryżankę? To było dlatego, że jechałeś tą łyżką jak DJ na baletach. Zostaw go, daj mu się ugotować. Uczta prawie gotowa. Miska ryżu zaraz się zapełni. Pozostaje nam tylko zrobić cebulowy napar z wody z kranu i gotowe. Bierzemy się teraz za przecedzenie ryżu. Nie musicie tego robić, ja tak robię. Grande finale. Wy tego nie czujecie, nie widzicie, ale w naszej kuchni unosi się smak i zapach inflacji. Ta woda z cebulą i ten ryż, niegdyś zwykły i odrobinę haniebny, dzisiaj zestaw obowiązkowy. Zestaw Matiego. Zabieramy się za próbowanie. Te ukleiku, ziarenka odchodzą, są mięciutkie. Nauczcie się go dobrze robić. Pamiętajcie o proporcjach wody. I do tego nasza woda. Jest to woda marki Rurowic, którą macie w swoich kranach. I oczywiście ta zielona, młoda, świeża cebulka wypełniona nasionami, a bardziej liśćmi. Można powiedzieć, taka nasza polska wersja mojito. Także nie znałeś zestawu Matiego, a już znasz. A teraz słuchaj mnie. Robisz kopiuj i wysyłasz do dwóch swoich najlepszych ziomków i na tą grupę hejterską, którą też masz w swoim messengerze i pomagasz nam rosnąć, tak? Smacznego ryżu i powiedziałbym, niech inflacja nam sprzyja, ale jeżeli dzisiaj jemy ryż, to co będziemy jeść jutro? Siema!